Przedszkole numer 15 w Gnieźnie przygotowało festyn rodzinny na placu zabaw swojej placówki. Zabawa z muzyką i wieloma atrakcjami oraz niespodziankami była okazją do miłego spędzenia popołudnia w miejscu nie dla każdego dostępnym na co dzień. Festyn w przedszkolu numer 15 jest oczywiście dla wszystkich dzieci przede wszystkim, ale również dla rodziców i mieszkańców tutaj okolicy przedszkola numer 15. A przygotowaliśmy wiele atrakcji. Będzie grał m.in. zespół Bingo, będzie występ zespołu tańca Euforia, będzie główną atrakcją będzie występ koszykarza, freestylera, pszczelarza Damiana Olejniczaka, który brał udział w programie Mam Talent. Także myślę, że to jest duża atrakcja dla dzieci, ponieważ będą mogli zobaczyć, jak pszczelarz potrafi żonglować piłkami do koszykówki. Oprócz tego mamy różne kąciki, kącik malowania twarzy, kącik fryzur, mamy również fotobudkę, także dzieci będą mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z festynu. Mamy oczywiście kąciki tutaj zaprzyjaźnionych szkół językowych. Mamy również kącik gastronomiczny, gdzie będzie można sobie zjeść pyszną kiełbaskę, kaszankę bądź spróbować grochówki, jak i ciast, który upiekły tutaj dla nas rodzice. Raz na dwa, świat za uszy dziś złap, ty w przód, ja czuł, on rakietą ucieka. Na raz na dwa, dążysz tego człap, człap, więc weź się w garść, ramion bramą wybiegnij w świat. Jesteśmy harcerzami, tutaj z Chówca ZHP Gniezno, ze 17 szczepu harcerskiego. I ogólnie nie działałem w tych terenach, bardziej tam rejony południowe Gniezna. Natomiast właśnie dyrektorka tutaj tego przedszkola jest mamą jednego z naszych harcerzy, dlatego też wystąpiła do nas o dopomoc w organizacji tego festynu i my tutaj też obstawiamy go. Będziemy pilnować przejazdów kładami, będziemy stali przy dmuchanym zamku i tam pilnować, żeby się nic nie działo. Są też dziewczyny do malowania twarzy, do robienia tatuaży z brokadu, także wiele rzeczy. Nie ograniczymy się do jednego pola na działaniu. Też jesteśmy dumni z tej służby, że ją wykonujemy. Niesiemy tą misję harcerstwa, żeby wyjść ze swojej małej inicjatywy i iść komuś pomagać. Dlatego jesteśmy dumni z tego, że możemy wstawić taką skromną drużynę, żeby tutaj dopomóc na festynie. Festyn jest po to, żeby rodzice zobaczyli w ogóle, co mamy w swojej ofercie, jak wygląda nasze przedszkole, jak wyglądają nasze pomieszczenia i co mamy do zaoferowania. Także ten dzień jest specjalnie właśnie dla rodziców i dzieci. Dzieci miały okazję spotkać na festynie zawodnika Startu Gniezno Jędrzeja Chmurę, a przy okazji dostały w prezencie bilety na najbliższy mecz żużlowy z kolejarzem Opole.